Zapraszam do następnego odcinka na tym kanale. W tym odcinku ja będę tłumaczył takie zagadnienie, które nazywa się ALC, A-L-C, Automatic Level Control, automatyczna kontrola poziomu. To zagadnienie związane właśnie z automatyczną kontrolą poziomu jest niezwykle ważne w komunikacji awaryjnej. Jest również ważne w komunikacji głosowej. Niemniej jednak nie ma aż tak wielkiego znaczenia w komunikacji głosowej, ale w komunikacji awaryjnej to jest niezwykle ważne, żeby rozumieć to zagadnienie i żeby wiedzieć, w jaki sposób wysterować sygnał w taki sposób, żeby był jak najlepszy. I do tego jest niezbędna wiedza, jak to zrobić przy użyciu takiego specjalnego miernika, który każde radio posiada, z wyjątkiem handheldów, czyli po prostu zwykłych krótkofalówek, które to mają z gruntu automatycznie zrobione i niestety nie da się tego, nie ma takiego miernika, w którym można to po prostu zobaczyć, na jakim poziomie to zostało, jest aktywny mechanizm ALC w takiej krótkofalówce. Także zapraszam, ja będę to tłumaczył z tego względu, że robię wiele materiałów odnośnie komunikacji awaryjnej, odnośnie komunikacji cyfrowej. I w tej komunikacji cyfrowej jeden z elementów, do których wysterowuje się właśnie ten sygnał cyfrowy, to jest ten mechanizm ALC. Także zapraszam do obejrzenia, jeżeli do końca ktoś nie rozumie zagadnienia albo w ogóle nie miał do czynienia z tym zagadnieniem, to zapraszam, ja będę tłumaczył różnego rodzaju rzeczy z tym związane. Będę również pokazywał przykłady na kilku programach do komunikacji właśnie cyfrowej, także zapraszam do obejrzenia. Ok? I tutaj jeszcze powiem parę słów o tym kanale dla tych, którzy natknęli się po raz pierwszy. Jest to kanał preparski, w którym wszystkie zagadnienia są powiązane z preparstwem. Komunikacja awaryjna jest powiązana z preparstwem. Okay? Na tym kanale ta komunikacja radiowa zajmuje więcej niż obecnie 80% właśnie tych wszystkich tematów, które tutaj są zawarte. Ale tych tematów jest znacznie więcej. Ja to postarałem się, aby tam były tak zwane playlisty. Jeżeli ktoś jest zainteresowany na przykład słuchaniem radia globalnego, krótkofalarstwem, komunikacją awaryjną, trackingiem i takimi innymi rzeczami powiązanymi właśnie z preparstwem, to tam są playlisty. Zapraszam do przejrzenia właśnie tych playlist. Bo czasami kogoś może nie interesuje chodzenie po szlakach na przykład albo jakiś sprzęt biwakowy, jak oni to nazywają, niekoniecznie on się tak nazywa, ale to niekoniecznie jest to. Także ktoś lepiej, tak zapraszam do przejrzenia właśnie tych playlist. Okej, więc od czegoś trzeba zacząć, więc najpierw zaczniemy od komunikacji, może od tego, żeby wytłumaczyć ALC. Więc kiedy ktoś mówi ALC, to może odnosić się do dwóch rzeczy. Okay. Pierwsza rzecz to jest mechanizm działania, pewien określony. Okay. I wtedy możemy mówić ALC. A drugie to jest układ scalony albo mechanizm, który jest zimplementowany w radiu, w nadajniku, generalnie rzecz biorąc, który to reguluje właśnie poziom sygnału. Okay. I teraz tak, o co w tym chodzi? Więc trzeba by użyć na przykład ludzkiego głosu. Więc kiedy przy użyciu na przykład sprzętu audio, jeżeli byśmy wzięli mikrofon i na przykład zaczynamy mówić do niego i ktoś, kto jest przy tym mechanizmie wzmacniania, przedobrze tą czułość tego mikrofonu, okay, to wtedy te dźwięki zaczną być takie zniekształcone, pojawi się takie jakby buczenie, albo po prostu on będzie taki szum, jakby te dźwięki, i nawet jak ktoś zupełnie przedobrzy, to te dźwięki mogą być zupełnie niezrozumiałe. Niemniej jednak ludzkie ucho, czy też mózg potrafi zrozumieć
ludzki dźwięk, nawet jeżeli on jest bardzo zniekształcony. Okay. Ale teraz tak, w przypadku komunikacji radiowej dzieje się bardzo podobnie, bo ten mechanizm, gdzie ten sygnał, ten na przykładzie ludzkiego głosu jest pobierany przez radio, on również wchodzi do mechanizmu wzmocnienia i akurat w przypadku radia, to kiedy ten poziom sygnału jest zbyt duży, albo można po chłopsku powiedzieć zbyt głośny, okay, to wtedy on raz, żeby stworzył problem dla układu wzmacniającego, który, bo układ wzmacniający to wzmacnia bazując na poziomie właśnie tego poziomu sygnału, czyli głosu w tym momencie. Okay, więc jeżeli ktoś przedobrzy, to ten układ wzmocnienia tak samo on sprawi, że ten sygnał będzie po prostu zniekształcony. To, co ktoś odbierze, może być zupełnie nieczytelne. Użyć takiego słowa czytelne, w sensie zrozumiałe, że ktoś na przykład mówi. I to można czasami zobaczyć w momencie, w którym ktoś przedobrzy tak zwany microphone gain, czyli wzmocnienie mikrofonu w stacji radiowej, to wtedy może się stać, że właśnie ten sygnał po prostu dojdzie do tego poziomu, w którym on może zostać zniekształcony, ale teraz, żeby to nie miało miejsca, żeby ten sygnał nie był zniekształcony i żeby on nie przekroczył tego maksymalnego poziomu, w którym wzmocnienie jest prawidłowe w tych układach po prostu scalonych w tej całej elektronice tego radia, okay, to jest taki specjalny mechanizm i on się właśnie nazywa ALC. Okay. I teraz tak, ja tutaj właśnie powiedziałem o tym ludzkim głosie i tak dalej, i tak dalej. Więc te czerwone linie oznaczają w tym momencie obszar, w którym wzmocnienie w sprzęcie radiowym przebiega prawidłowo. Więc jeżeli ten poziom głosu jest powyżej tego minimalnego stanu czułości, okay, tego, to wtedy ten sygnał jest wzmocniony bez zniekształceń. Okay, to jest pierwsza rzecz. A druga, że ten sygnał będzie miał po wzmocnieniu, będzie miał maksymalny poziom wzmocnienia, czyli na przykład jeżeli ustawimy na radio na 10 W, to wtedy ten sygnał, który nadajemy, będzie miał 10 W. Okay. I natomiast jeżeli ten sygnał nie jest w optymalnym obszarze właśnie tego wzmocnienia, to, co będzie szło w eter, może nie być 10 W. Okay. Tam jest wiele różnego rodzaju zależności i ja tutaj upraszczam i używam abstrakcji do tego, żeby to było łatwiej zrozumiałe. Okay. I dla przykładu uważa się, i zostało to sprawdzone, że jeżeli na przykład ktoś nie ustawi czułości mikrofonu na pewnym właśnie tym właściwym określonym poziomie, to jeżeli ustawi na przykład taki radio SSB na 100 W, to może się okazać, że to, co tak naprawdę idzie w eter, to jest 10 W. Okay? Natomiast jeżeli to będzie ustawione na właściwym poziomie, okay, to wtedy ta moc będzie po prostu taka, jak powinna być. Okay? To jest pierwsze zagadnienie. Drugie zagadnienie jest takie, że w momencie, w którym ten sygnał nie jest wysterowany do właśnie tego optymalnego poziomu i on przekroczy ten optymalny poziom, to wtedy włącza się ten mechanizm tak zwanego ALC, czyli regulowania poziomu, tylko że problem z tym mechanizmem regulowania poziomu jest taki, że on również może zniekształcić dźwięk. Okay? I na tym polega problem. Więc na przykład w znakomitej większości programów cyfrowych, do komunikacji cyfrowej, ustawia się ten poziom ALC, bo każde radio ma taki miernik, właśnie można go wydobyć z menu, żeby on był widziany, okay.
i ustawia się go generalnie do takiego poziomu, w którym on nie jest w ogóle aktywny, czyli po prostu ustawia się ten, włącza się tak zwany tuning, czyli ten sygnał taki testowy i kręci się po prostu poziomem sygnału wyjściowego z komputera do tego momentu, aż zacznie się pojawiać aktywność tego mechanizmu LC i później zmniejszamy ten poziom do tego poziomu, żeby tej aktywności w ogóle nie było. Czyli po prostu staramy się w tym momencie osiągnąć ten maksymalny poziom bez aktywowania właśnie tego mechanizmu LC. Okay? Są wyjątki w komunikacji cyfrowej i takim wyjątkiem jest na przykład modem VARA, który wymaga tego, aby radio, i tam jest podany przykład właśnie ICOMA, żeby ten mechanizm ALC był ustawiony, żeby jego aktywność była na poziomie 1/3. Okay. I tak się go na przykład ustawia w stosunku do tego. I teraz, tak jak mówiłem, to jest wiele różnego rodzaju zależności, i chodzi o to, że reguła jest taka, że należy podążać za radami producenta sprzętu, czyli na przykład radia, który posiadasz, i za radami twórców oprogramowania, czy też modemu cyfrowego, czyli na przykład VARA w tym momencie, albo na przykład inne tryby cyfrowe, do jakiego poziomu właśnie te ALC musi być ustawione. Okay? I to jest indywidualna rzecz, tak jak już mówiłem. Okay? Dla przykładu JAS-u w bardzo wielu swoich radiach ma tak, że w momencie, w którym ustawi się wzmocnienie mikrofonu do poziomu, że ALC maksymalnie jest aktywne do 50%, to jest z gruntu w wielu takich po prostu stacjach radiowych zalecane, aby to było. I należy przeczytać instrukcję obsługi takiego radia. To może być kłopotliwe, bo takie instrukcje obsługi to potrafią mieć 200 stron, tak jak na przykład ten ICOM tutaj. On ma ponad 200 stron instrukcji obsługi, nie? I trzeba się doszukać, jak oni zalecają. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ten mechanizm ALC to nie jest standaryzowana rzecz, ok? Czyli każdy producent sprzętu ma własną implementację tego mechanizmu ALC i tej elektroniki, która działa właśnie w tym ALC, ok? Mam nadzieję, że jest to zrozumiane zagadnienie i ja wiem, że to jest tak jak mówienie, że coś istnieje i nie da się tym pokazać. Ja teraz pokażę po prostu przykład na modemie VARA, w jaki sposób ustawione jest zalecane ustawienie właśnie tego poziomu ALC. Okay? I już. Ok, teraz zademonstruję właśnie praktyczny, dam taki praktyczny pokaz, przykład, w jaki sposób poziom sygnału wyjściowego, czyli w tym momencie z oprogramowania, i poziom ALC, jak to wygląda właśnie w praktyce i jak to wygląda do tak zwanego poziomu wzmocnienia. Tak samo, w jaki sposób to po prostu będzie można zobaczyć w praktyce. O, i już. Więc to, co w tym momencie mamy tutaj, to mamy radyjko ICOMA 705. Mamy miernik, który będzie nam pokazywał moc. I mamy otworzone oprogramowanie WinLink i mamy otworzony panel do ustawienia poziomu sygnału wejściowego z modemu VARA software'owego. Okay? I to, co ja w tym momencie zrobię, to ja w tym momencie wyzeruję właśnie ten sygnał testowy, dam go po prostu na minimum. O, może nie wyzeruję, na minimum. O, teraz go ustawiłem na minimum. I podam właśnie ten sygnał testowy tutaj do radia i my będziemy tutaj później testowali właśnie już rzeczywiste połączenie tutaj na tym właśnie
Winlinku. Okay? No to zaczynamy. Więc raz tak. Ja w tym momencie wciskam właśnie ten klawisz Tune. Okay. Radio w tym momencie nadaje. Możecie zobaczyć, że poziom ALC tutaj, o, w tym miejscu ALC jest zerowy. Moc, która jest nadawana, to jest 0,86 W. Okay. I teraz tak, przyjrzyjcie się, jak ja tutaj zmienię ten suwak w tym momencie. Ja go tutaj podkręciłem do minus 25 dB. Okay. Minus 25 dB. I teraz tak, poziom ALC tutaj, który jest, znowu jest 0, który tutaj jest. Poziom sygnału, który wychodzi po prostu na antenę, jest 2,68 W. Ok, 2,7 W. I teraz tak, ja tutaj wracam do ekraniku komputera i podwyższam ten poziom tutaj do w tym momencie minus 20 dB. Ok, minus 20 dB, tutaj to jest właśnie pokazane, minus 20 dB. I zobaczmy, co się dzieje tutaj. ALK zaczął po prostu się aktywować. Tutaj jest ALC, on już jest tak na początku właśnie tego. I moc, która jest tutaj wyjściowa, już jest 8,8 W, 9 W. Tutaj SWR pokazuje, że jest 1, bo ja to mam przez tuner antenowy, ale ta antena jest rezonansowa właśnie na 14 MHz, na 20 metrach. Okay. I teraz tak, przyjrzyjcie się tutaj właśnie ten ALK, jest tutaj. I teraz to, co ja zrobię, to ja przesunę tutaj do tego poziomu tutaj, tak, o, ja tutaj będę sterował tym, przyjrzyjcie się, jak ja po prostu teraz będę sterował tym sygnałem wyjściowym. Jak jego minimalizuję, poziom ALC się minimalizuje i teraz zalecone jest w wara, żeby on był na tym poziomie. 1/3, ok? 1/3 tutaj. Możemy zobaczyć, że osiągnęliśmy praktycznie 9 W, ok? Sygnału wyjściowego, ok? I tutaj jest ustawione na minus 17 W. Teraz wyłączamy ten sygnał testowy. I już mamy po prostu to ustawienie tak, jak powinno być. Ok, teraz to wyłączyłem. I teraz zrobimy tak, że nawiążemy połączenie. Tutaj, jak już ustawiliśmy ten modem, połączenie, sprawdzimy maila w ten sposób. Tylko musimy troszeczkę teraz poczekać, bo tutaj ktoś po prostu się komunikuje z tym węzłem dostępowym. Także za chwilę będziemy to robić. Ok. Tutaj jeszcze chciałem pokazać właśnie tą zależność pomiędzy poziomem sygnału a tak zwaną mocą nadawania. Okay? Ja tutaj ponownie wezmę ten sygnał, tutaj ja go ustawiłem i to, co ja zrobię, okay, żeby wam to pokazać, ja będę tym sygnałem manipulował tak, że ja go będę zwiększał i w pewnym momencie, jak miernik, jak mechanizm ALC się uaktywni, to poziom mocy pozostanie ten sam. Czyli po prostu osiągamy maksymalną sygnał wzmocnienia, mechanizm ALC się uaktywuje i poziomuje ten sygnał do maksymalnego sygnału wejściowego, jaki system może przyjąć, okay? W ten sposób. Będziecie mogli zobaczyć, że ten sygnał, okay, będzie rósł. Ale w tym momencie, ja to może postaram się zrobić w ten sposób, żeby te dwa jakby mierniki, te dwa były w tym samym miejscu, żeby były oboje widoczne, o, w ten sposób. Zrobimy tak. Ok. Tutaj postaram się, żeby to po prostu było. Ok. Więc zaczynamy. Ja tutaj włączam właśnie ten tune. Ok. Tutaj możecie zobaczyć, że ALC jest, nie pokazuje się. Moc jest 0,86 W. I teraz tak, ja tutaj to przesunę w taki sposób i możecie zobaczyć, że tutaj ten poziom wzrasta, tak jak ja to pokazywałem wcześniej na przykładzie 1,53 W, nie ma aktywności ALC.
tutaj go podkręcam, tutaj ta prędkość, moc dochodzi do 8 W. I teraz zobaczycie, że pojawi się ALC w pewnym momencie. OK, i tu już się pojawia ALC. I teraz ja to zminimalizuję, żeby tego ALC w ogóle nie było. Do poziomu, postaramy się, bo tutaj ten próg taki osiągnąć troszeczkę za dużo. OK. Tutaj jeszcze go minimalizujemy. On się jeszcze minimalizuje. OK. Nie ma ALC. Poziom nadawanego sygnału jest 8,34 W. Bo tutaj też na tym suwaku on tam ma progi i to się nie da tak płynnie po prostu wyregulować, ale możecie zobaczyć, jest 8,45 W. Ale teraz, jak ja będę zwiększał i uaktywni się właśnie ten ALK, ok, tak jak teraz się ten ALK uaktywnił, to ta moc nie będzie po prostu wzrastać. Ona jest 8,76 i nawet jak ja tutaj podkręcę ten sygnał po prostu tak, że ten ALK będzie po prostu dość dużo, nie? To ten sygnał, ta moc tego sygnału w zasadzie po prostu nie ulegnie wielkim zmianom. Tutaj jest maksymalnie 9,06 W, ale ten ALK jest już do połowy i ten sygnał już jest przesterowany w ten sposób do tego, po prostu nieprzesterowany, niewłaściwe słowo. On się nie nadaje do transmisji VAR-a. W tym momencie on jest ustawiony na 1/3 i tu już jest dość dobrze ustawione to wszystko i mamy 9 watów tego sygnału. Okay? Czyli możecie zobaczyć, że do momentu, jak ustawimy ten poziom sygnału na maksymalny, który powinien być nieprzesterowany i ALK nie jest aktywowany, on osiąga tą maksymalną moc nadawania, która w tym momencie jest około 9 watów, bo tam są straty, ta antena i tak dalej, i tak dalej. Można godzinami mówić, dlaczego on po prostu nie daje pełnych 10 watów. I w momencie, w którym myśmy nawet zwiększali moc tego sygnału dochodzącego do radia, to aktywował się właśnie ALK i ta moc sygnału po prostu nie wzrastała. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ALK wyregulował tą maksymalną moc, która dochodziła do sygnału, do wzmacniacza końcowego, do układu wzmacniającego. Okay? I to jest to zagadnienie jest ważne, dlatego że to jest ważne w krótkofalówkach, dlatego że krótkofalówki nie mają mierników ALC zazwyczaj. I trzeba ten poziom ALC sterować do momentu, w którym głośność, którą słyszymy w innej krótkofalówce, jak ta pierwsza po prostu, którą sterujemy, nadaje, że on się po prostu nie zwiększa. Okay? Tak jak ta siła wzmocnienia tutaj tego sygnału, ona się nie zwiększała. I to jest metoda, w jaki sposób się to robi z krótkofalówkami. Okay? Ale tutaj to będziemy właśnie najlepiej to pokazać właśnie tutaj na przykładzie komputera. I to tutaj mamy ustawione i możemy w tym momencie, tutaj już mamy czyste pasmo, tutaj nikt po prostu nie nadaje. I teraz możemy po prostu kliknąć, po prostu, żeby otworzył sesję. Tutaj po prostu akcja po prostu się dzieje. Dochodzi do 9 watów, tutaj po prostu on się zaczyna po prostu komunikować. Tutaj już po prostu nawiązał połączenie, po prostu możemy zobaczyć, on tutaj nawiązuje połączenie. Tutaj w tle mi koty baraszkują po prostu i te wszystkie dźwięki są po prostu. Ok. No tutaj nasz modemik po prostu działa. On tutaj nadaje, po prostu komunikuje się z tym wężem dostępowym. Okay. I tutaj możecie zobaczyć właśnie ten ALK. Po prostu ta aktywność. On teraz odbiera akurat, ale będziecie mogli zobaczyć. O, skończył już tą całą transmisję. Ok? Skończył całą transmisję. I jeszcze raz po prostu zrobimy, bo ostatnie to, co chciałem pokazać, to aktywność właśnie tego ALK. Tutaj on tak dochodzi właśnie do jednej, przekracza troszeczkę 1/3 w tym momencie. Możecie zobaczyć.
tutaj właśnie Alk po prostu to aktywuje. On teraz jeszcze raz odbiera, tutaj z tym węzłem dostępowym po prostu tutaj sobie rozmawia, ok. Ale tutaj możecie zobaczyć tą aktywność Alki. Jak on jest ustawiony tak, jak powinien być, to wtedy po prostu działa w optymalnych warunkach, w optymalnych parametrach i wtedy po prostu to ma znaczenie. Bo gdybym ja go nie dosterował, czyli po prostu on byłby nie na pewnym określonym poziomie, pierwsza rzecz, która by się stała, to jest to, że moc, która by wychodziła z radia, nie byłaby taka, jak powinna być, czyli w tym momencie radio może dać 10 watów, a w praktyce po prostu to nigdy nie jest 10 watów, więc 9 jest akceptowalne, nie? I w tym momencie te połączenie będzie po prostu dobrze nawiązane. To było 1067 kilometrów, ok? 1067 km do Szwajcarii akurat. I już. Ok. Ok, tutaj chciałem jeszcze zademonstrować to na przykładzie krótkofalówek, ale tak naprawdę jest to bardziej skomplikowane zagadnienie, że trzeba było to pokazać na bazie każdej indywidualnej krótkofalówki, dlatego że one się inaczej zachowują, bo one mają inaczej zorganizowany ten mechanizm ALC. Na przykład IAS-u to, co robiło, to w momencie, w którym dźwięk był przesterowany, to po prostu wyłączał nadawanie. Wyłączał nadawanie, to jest to, co się działo. Jak przesterowałem właśnie ten sygnał, to on po prostu się wyłączał. Okay? Czyli po prostu ten mechanizm po prostu zadbał tylko o to, żeby po prostu nie nastąpiło przesterowanie po prostu tego w jakiś sposób, po prostu wyłączył to. Z kolei na przykład właśnie ten Sennheiser, on po prostu, nawet jeżeli sygnał był do pełnego poziomu, to on po prostu tego nie robił. Sygnał był dokładnie na tym samym poziomie cały czas, bez względu na to, jak regulowałem właśnie tym. I także po prostu każde radio zachowuje się indywidualnie, ale to się właśnie z gruntu robi właśnie w ten sposób, że dba się o to, żeby ten sygnał osiągnął maksymalną głośność i w momencie, w którym my przesuwamy ten suwak, on po prostu się nie zgłaśnia w ten sposób w radio, które jest odbierane. W momencie, w którym robi się to za pomocą sprzęgania akustycznego, to wygląda zupełnie inaczej. Ok, to też trzeba by było temu poświęcić osobny materiał. Ja zrobiłem pewien materiał już na temat właśnie dostrajania sprzęgania akustycznego w tej serii Android i krótkofalówka, gdzie ja tam pokazywałem, w jaki sposób można po prostu dostroić w sprzęganiu akustycznym właśnie ten cały mechanizm. Ok, także zapraszam do obejrzenia tamtego materiału. Także najważniejsza jest taka rzecz, że ten poziom sygnału ustawić, można użyć prostej metody, która jest najprostsza, że ustawia się to na 2/3 po prostu suwaka, czyli 77%, 66%, okay? 66% i jeżeli to dochodzi do 80, pomiędzy tym 66 a 80, to się uważa, że to jest taka bezpieczna wartość, bo powyżej 80% już nawet te karty muzyczne, dźwiękowe, one potrafią przesterowywać i nie odtwarzać poprawnie dźwięków, także 80% uważa się, że maksymalnie powinno być. Te droższe karty mają po prostu lepsze wzmocnienie i lepsze odtwarzanie, po prostu wierniejsze odtwarzanie po prostu dźwięków i to też ma pewne znaczenie. Okay? Tutaj już pozostaje zakończyć właśnie ten materiał. Mam nadzieję, że ten materiał jest przydatny, nie? Bo on jest najważniejszy właśnie, te zagadnienia ALC jest najważniejsze w komunikacji cyfrowej, w komunikacji właśnie awaryjnej, gdzie po prostu te poziomy sygnału trzeba wyregulowywać do właśnie tego określonego poziomu, gdzie uważa się, tak jak ja już tu powtórzę jeszcze raz, że to powinno dojść do maksimum, ale do momentu, w którym ALC zaczyna się aktywować. Ok, wyjątkiem jest wara, tak jak mówiłem. Z krótkofalówkami jest troszeczkę inaczej.
Więc jeszcze raz, tutaj właśnie to jest właśnie ten kociak, który tutaj baraszkował po prostu w tle. Tutaj weźmiemy po prostu, o, chce się tutaj bawić. Także dziękuję jeszcze raz za ten cały, za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do obejrzenia innych odcinków. Ja tu będę kontynuował właśnie z tymi programami cyfrowymi do komunikacji awaryjnej i tych wszystkich aspektów związanych z najlepszą, po prostu z najlepszą pracą właśnie tego systemu. Okay? No, życzę powodzenia. Na razie.